imieniem świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Podróż na księżyc. Jest piękny słoneczny dzień. Peppa gra w piłkę w ogrodzie. George i jego przyjaciel Edmund Słoń bawią się rakietami. Księżyc! George udaje, że piłka jest księżycem. Ja się teraz bawię piłką. Rakieta Edmunda wylądowała na głowie Peppy. Zabawne, wybieracie się na księżyc? To nie jest prawdziwa rakieta. To zabawka dla małych dzieci. Nie podoba mi się. Kosmos jest prawdziwy i są prawdziwe rakiety, które latają na księżyc. Jest muzeum, w którym można to wszystko zobaczyć. Chcecie tam pójść? Tak! Czy naprawdę pójdziemy na księżyc? Nie, Peppo, nie można dojść do księżyca. Pójdziemy do muzeum. Dobrze! Peppa z rodziną przyjechała do muzeum. Witam Państwa, czy chcecie zwiedzić muzeum? Tak, Pani Królik, proszę 5 biletów. Proszę bardzo. Życzę miłej podróży na księżyc. O, naprawdę będziemy na księżycu? Nie, Peppo. Żartowałam. Oto droga do poznania księżyca. Pan Królik jest przewodnikiem. No i start. Rakieta nie poleci, naprawdę? Tak jest, Peppo. To taki żart. 5, 4, 3, 2... 1. Start! Żyjemy na planecie. Kto z was powie mi jej nazwę? Ziemia! Tak jest! Jestem ekspertem w tej dziedzinie. Wokół naszego Słońca krąży jeszcze 7 planet. Czy ktoś wie, jak się nazywają? Merkury! O, brawo, Edmundzie. Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun i Uran. Edmund wie wszystko o kosmosie. Znam to na pamięć. Czy wiecie, z czego zbudowane są te planety? Są z tektury. Modele planet są tekturowe, ale prawdziwe planety składają się ze skał, lodu i gazu. Księżyc jest zrobiony z sera, oczywiście. Nie, księżyc jest ze skały. Proszę zachowywać się poważnie, bez śmiechów i głupich żartów. Jesteśmy na księżycu. Ale to nie jest prawdziwy księżyc, prawda? Tak. Gdyby to był prawdziwy księżyc, z łatwością mogłabyś mnie przeskoczyć. Czy wiecie, dlaczego nie możemy skakać tak wysoko jak na księżycu? Grawitacja! O, racja, Edmundzie. Dzięki grawitacji utrzymujemy się na powierzchni Ziemi. Na księżycu jest ona słabsza i możemy skakać wyżej. Tutaj możemy skakać tak jak na księżycu. Zapewnia nam to nauka. To niesamowite. Jak to możliwe? Przy pomocy gumowych lin. Pan Królik przypiął wszystkich do gumowych lin. Księżycowe skoki to świetna zabawa. Proszę o uśmiech. Księżyc! I to już koniec podróży. Miłej zabawy. Czy na księżycu rosną drzewa? Nie. A czy są tam samochody? Nie. A czy na księżycu są sklepy? Nie, nie są potrzebne. Witam w księżycowym sklepie. Mamy tu mapy, książki, a także zdjęcia skaczących świnek i jednego słonia. O, widzicie? Skaczemy po księżycu. Może chcecie ciastko księżycowe? W jego nadzieniu widać uśmiechnięty księżyc. Mamy też ser księżycowy. Ile to kosztuje, pani królik? 5 funtów, proszę. 5 funtów? To wcale nie drogo. Lubię księżyc, bo jest bardzo interesujący. To bardzo smaczne. Postaciom głosów użyczyli Joanna Domańska, Julita Kożuszek-Borsuk, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Zbigniew Kozłowski, Marek Włodarczyk. Reżyseria i udźwiękowienie Krzysztof Nawrot. Wersja polska GMC Studio.